Wystawę tworzy cykl Temper na papierze kredowym wykonanych przez autora jeszcze podczas studiów. Patryk Nieczarowski jest bowiem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Mieszka obecnie w Rogoźnicy, gdzie ma też swoją pracownię, w której powstają nie tylko jego obrazy, ale także rzeźby. Patryk Nieczarowski jest jedynym w Polsce rzeźbiarzem, płatnerzem wykonującym w metalu artystyczne hełmy portretowe, inspirowane odkryciami archeologicznymi. No, pomysł rodził się z moich dawnych zainteresowań kulturą, religiami, wierzeniami dawnych ludów Europy, Słowian, Germanów, Celtów. Bestia jako ta mroczna strona natury niejednokrotnie była kojarzona z wilkiem. Bestia na moich pracach również jest inspirowana wilkiem, jako tą jakby postacią niosącą w sobie ładunek tych negatywnych sił przyrody, jak również tej ciemnej strony natury ludzkiej, no bo człowiek jako element przyrody również nosi w sobie te same pierwiastki, jak cała natura, cały wszechświat. Bestie ukazane przez Patryka Nieczarowskiego będzie można podziwiać do 10 grudnia, kiedy to zaplanowany jest finisarz wystawy. Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy Strzegomskiego Centrum Kultury, a 10 grudnia zapraszamy wszystkich serdecznie na uroczysty finisarz wystawy, gdzie będzie można obejrzeć oczywiście pracę. Będzie można porozmawiać z samym artystą, natomiast całość uroczystości uatrakcyjni zespół Elliot, który komponuje się swoim mini recitalem w mroczny nastrój obrazów pana Patryka. Strzegomskie Centrum Kultury przy okazji wystawy zaprasza do współpracy artystów z terenu gminy Strzegom, ale również całego powiatu świdnickiego. Tą wystawą chcielibyśmy zapoczątkować cały cykl wystaw promujących naszych rodzimych artystów działających, tworzących na terenie naszej gminy. Ostatnio baza lokalowa Strzegomskiego Centrum Kultury powiększyła się, jeśli chodzi o taką profesjonalną powierzchnię wystawienniczą. Mamy tutaj w naszym holu taką możliwość aranżowania takiej małej galerii. Również w Centrum Aktywności Społecznej dysponujemy bardzo atrakcyjnymi powierzchniami, które umożliwiają nam organizację wystaw.